Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w całym kraju już w poniedziałek, a dziś naukę rozpoczęły polskie dzieci z Ukrainy. Tylko w obwodzie lwowskim prawie 1000 z nich uczy się w placówkach z polskim językiem wykładowym. Tak jest we Lwowie w szkołach średnich nr 10 i 24 oraz w Mościskach i Strzelczyskach, gdzie szkoły wybudowano od podstaw dzięki pieniądzom z Polski. Polska szkoła w Mościskach rozpoczęła dziś 15 rok szkolny. W budynku dawnych sowieckich koszar, wyremontowanych i zamienionych w szkołę dzięki wsparciu polskiego rządu, uczyć się będzie w tym roku ponad 280 dzieci. Raczej brakuje miejsca w klasach, można powiedzieć, bo w każdej klasie, prawie w wielu klasach w tym roku przybyło uczniów. Anna Bereza dziś pierwszy raz przyprowadziła do szkoły syna, Krystiana. Nie wyobraża sobie, żeby mógł uczyć się w innej szkole. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo ja uczęszczałam do tej szkoły i bardzo chciałam, żeby Krystian też poszedł właśnie do tej szkoły. Dla zdecydowanej większości rodziców, ale też uczniów, ważne jest to, że to polska szkoła. Jestem uczennicą tej szkoły, ponieważ cała moja rodzina są Polakami, uczę się od pierwszej klasy. Nie wyobrażam sobie, żebym uczyła się jakoś w innej szkole. Tym bardziej, że to szkoła, która daje perspektywy. Kończy się polską maturą, która jest przepustką na studia w Polsce, a dodatkowo staranie się o stypendium polskiego rządu. Co roku te możliwości wykorzystuje w Mościskach kilku, a nawet kilkunastu absolwentów. Jeżeli osoba ma dobre wyniki, jeżeli się chce uczyć, jeżeli tego pragnie, to droga dla niej jest otwarta. Dziś pierwsze kroki w kierunku studiów w Polsce postawiło w Mościskach 17 sześciolatków przyjętych do pierwszej klasy. Ja chcę się nauczyć czytać i pisać. W sąsiednich Strzelczyskach tylko 5, bo coraz więcej mieszkańców tej polskiej wsi wyjeżdża na stałe do Polski. Mimo to w tej szkole, też zbudowanej przez polski rząd, uczy się ponad 70 dzieci. Wszystkie z polskich rodzin. Ja jestem dumna, że jestem uczennicą tej szkoły. No ja na pewno nigdy nie zastanawiałam się na tym, czemu ja chodzę do tej szkoły. To było chyba od pierwszej chwili, że ja będę uczyć się w Polsce tej szkoły. A mieszkańcy wsi, ale też pobliskich Lipnik, Pnikuta i Łanowic nie przestają dziękować za to, że szkoła powstała jako nagroda za staranne pielęgnowanie polskości w najmroczniejszych czasach komunizmu. My jesteśmy dozgonnie wdzięczni państwu polskiemu za tą piękną szkołę. Nie wyobrażam sobie, żeby nasze dzieci miały uczęszczać do jakiejś innej szkoły, ponieważ w Strzelczyskach mieszkają Polacy. Wszystkie polskie szkoły, oprócz Mościsk i Strzelczysk, także dwie we Lwowie, poza nauką języka polskiego kultywują tradycje, uczą polskiej historii, ale też dbają o poziom. Rzeczywiście to są dzieciaki dobrze przygotowane i te szkoły bardzo dobrze kształcą. Zwłaszcza te szkoły, które nie mają problemu z nauczycielami. Bo jest jeden poważny problem i tutaj trzeba się nad tym zastanowić, to jest kwestia nauczycieli. Na szczęście w tej kwestii pomaga Polskie Ministerstwo Edukacji. Dzięki wsparciu z Polski do szkół trafiają także przybory szkolne i lektury. Ta podpalona w czerwcu klasa w Mościskach też została odnowiona i na nowo wyposażona dzięki tej polskiej solidarności. Bardzo dziękujemy właśnie i wspólnocie polskiej, i pani Anni poseł, która bardzo dużo nam pomogła. I my zamówiliśmy, oprócz tego, że zrobiliśmy remont, my jeszcze zamówili mebli. W sumie tylko w 4 szkołach z polskim językiem wykładowym w obwodzie lwowskim uczyć się będzie w tym roku prawie 1000 dzieci. W sobotnio-niedzielnych szkółkach kilka razy tyle.